Czy można mieć zbyt wiele pomysłów w swoim biznesie? Czy posiadanie wielu pomysłów jest fajne, kreatywne i super fajnie hop do przodu? Czy też może być męczące, przytłaczające i paraliżujące? Witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. A dzisiejszy temat był wywołany przez Agnieszkę, którą bardzo pozdrawiam, moją klientkę, która wymieniła mnie w blogu, więc ja dzielę się jej historią również za jej pozwoleniem. Zresztą jej wpis na blogu możecie przeczytać sobie poniżej. Bardzo zapraszam. Agnieszka jest znaną coachką, blogerką, mentorką dla rodziców i na pewno możecie skorzystać z wielu jej inspiracji. Czy można mieć zbyt wiele pomysłów? No więc ja jestem osobą, która ma bardzo wiele pomysłów i myślę, że nie można mieć zbyt wielu pomysłów, że tak naprawdę nie ma nic złego z posiadaniem wielu pomysłów na realizowanie swojego biznesu, na produkty, na oferty i tak dalej. Ja nawet mam pudełko na pomysły. Teraz to pudełko znajduje się już w moim komputerze, ale kiedyś faktycznie miałam fizyczne pudełko na składanie swoich pomysłów, bo nie chciałam, żeby one mi wszystkie wirowały w głowie i ciągle ją zawracały. Teraz pomysły wkładam do pudełka wirtualnego, że tak powiem, w swoim komputerze. Posiadanie pomysłów nie jest szkodliwe. Szkodliwe natomiast staje się to wtedy, kiedy próbujemy je wszystkie realizować w zbyt krótkim czasie. Szkodliwe jest również wtedy, kiedy nie wybieramy, co tak naprawdę nasz biznes potrzebuje, czego potrzebują nasi klienci, czego my potrzebujemy od tego biznesu i po prostu albo fajny pomysł, albo ktoś inny to robi, albo może właśnie kursy online, a jeszcze książkę napiszę, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Więc po pierwsze, dobrze jest tak naprawdę działać w przemyślanym modelu biznesowym, gdzie wszystkie Twoje produkty, wszystkie Twoje oferty składają się w jedną logiczną, nieprzytłaczającą ani Ciebie, ani Twoich klientów całość i wiedzą ludzie z Twojej społeczności, co mają wybrać, co jest logiczne, co po kolei. Jest to również dopasowane do Twojego stylu marketingowego. Jest to również, musi to być również dopasowane do Twojego etapu, na którym jesteś biznesowo, bo jeżeli nie masz jeszcze bazy danych żadnej, no to trudno Ci będzie sprzedać kurs online, prawda? Musi to być jednym słowem w odpowiednim miejscu w Twoim biznesie, ale również musi to być w odpowiednim miejscu w czasie. Ja notorycznie potrafiłam przez lata przeplanowywać swój grafik, czyli pisałam plan roczny i dowalałam tam całą listę różnych produktów, które mnie korciły, kręciły i fascynowały i chciałam je spróbować. Pod koniec roku, a właściwie już w połowie roku okazywało się, że absolutnie nie jestem w stanie tego zrealizować i że połowa tych pomysłów to w ogóle skąd ja je wzięłam tak naprawdę i po co. I to mnie kosztowało bardzo wiele frustracji przez wiele lat w biznesie. Od kilku lat nie robię tego, wręcz przeciwnie, idę w kierunku zmniejszania prostoty. Tak jak zmniejszam w swojej szafie ilość ubrań, tak samo zmniejszam ilość pomysłów, które realizuję. Pozwalam sobie na to, aby nad tymi pomysłami posiedzieć, pochodzić z nimi, nie wskakiwać w nie, przemyśleć, dać sobie czas na urodzenie się tego pomysłu w głowie. I ewentualnie to, co przetrwa ten okres inkubacji i dalej ma sens, mogę wziąć pod uwagę w realizacji. Proponuję Ci jeszcze spojrzeć na to z tej strony. My jako coachowie, terapeuci, mentorzy, konsultanci jesteśmy stworzeni często do wyczuwania i do zaspokajania potrzeb innych ludzi. Jesteśmy dla naszej społeczności, dla naszych odbiorców, dla naszych klientów. Chcemy dla nich jak najlepiej. Stąd również ta mnogość produktów i mnogość pomysłów, jak im pomóc, rodzi się w naszej głowie. Ale czasami może to się rodzić w naszych głowach z przyczyn lekko narcystycznych. Pamiętajmy, że każdy tego lekkiego narcyza gdzieś tam w środku ma, że właśnie ja, że ja zabłysnę, że ja będę miała wiele, ja jeszcze to, ja jeszcze tamto. Warto sprawdzić, skąd te pomysły idą. I skąd ta chęć nadmiernej realizacji? I ostatnie zdanie na ten temat.
To właśnie wracając do tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do zaspokajania potrzeb, odczytywania i zaspokajania potrzeb. Dobrze by było sprawdzić swoje potrzeby i nawet zapisać, jakie są moje potrzeby, które mój biznes ma mi zapewniać i zaspokajać. Wtedy wszyscy są szczęśliwi. Do następnego razu.